To jest mecz z Lechem? Tak, z Lechem Poznań wygrany 4-0. O! To co, czekamy na powtórkę? A bierzemy połowę z tego. Za Pereza było z Lechem? Chyba tak. I Podgór wtedy wsadził w ostatni. Podgór chyba Kostia mu dał taką na skrzydełko piłeczkę. Ciasteczko. Jak przed nowym sezonem, jak spędziłeś te dwa miesiące ostatnio? Intensywnie. Odpocząłeś coś? Tak. Ale widzicie, na obozie dużo pracy i teraz przed samym sezonem jest jeszcze więcej tej pracy, czy? Teraz już jest mniej. Teraz jest mniej, ten najbardziej intensywny okres jest już za nami. Już ostatni mikrocykl przed Lechem, więc troszeczkę mniej pracy. Który mecz z Lechem bardziej pamiętasz? 4-0? Ten w tym mistrzowskim sezonie na początku w zimie? No. Czy jednak ten o mistrzostwo już ten 1-0, gdzie Pożyszek strzelił gola? 4-0. Jaki mecz z Lechem pamiętasz najbardziej? Mistrzowski. 1-0 czy 4-0? Mistrzowski 1-0 właśnie. Mistrzowski 1-0, tak? Kto tak. Strzelił? Piotrek Pożyszek. Wytrzymała murawa ten upał? Dała tak radę. Gorąco. No, gorąco. Jak się zapatrujesz na nowy sezon? Dobrze. Będzie bardzo dobry sezon. Gotowi na rundę jesienną? Startujemy. Gotowi na maksa. Witajcie w nowym sezonie! No nie jesteś się. Co tak się śpieszysz? Na obiad, trzeba jak najszybciej uzupełnić. Nie do słowa przed następnym meczem. Pierwszy w tym. Po 3 punkty. Też zrobiła. Pan kupi co? Karnet od razu? Karnet, miejsce parkingowe i taki wielki baner na sektorze. Będzie baner na sektorze? Tak, taki duży, taki tok frezowski. To Wipowsko, wjedzie pan sobie pod sam stadion. Kurde, no to rewelacja. Ciekawe, czy będą jakieś czerwone dywany. I pan powie, jak się pan zapatruje przed nowym sezonem. Tylko dobrze, pozytywnie. Pierwsza piątka jak zawsze. Przyjdzie pan na motorze też na mecz? Czy oczywiście. Tak? Tak, będę strzelał, żeby mi było słychać. Bilety na mecz z Lechem. Z Lechem. Wybiera się pan. Wybieram z synem, z ojcem. Jaki sektor? Ja na prostej, syn na młyna. To chyba prościej chyba zacząć tak naprawdę. Wydaje mi się, że chyba tak. Pokazali w zeszłym rundzie, że da się grać. Czy wybiera się pan na mecz? Oczywiście, że tak. I jaki będzie wynik tego meczu? 3-0 dla Piasta. Jedno słowo przed sobotą, Gabryś. 3 punkty. Dużo frajdy będzie powrotu? No tak, wiadomo, czekamy na to. Zdążył się odpocząć trochę, czy...? No, jeszcze nogi troszkę trzymają, ale wiadomo. Będziemy gotowi. Jak minęły 2 miesiące, proszę pana? Pozytywnie. Czekamy na już pierwszy mecz z Lechem, tak? Tak, czekamy z niecierpliwością na ten mecz z Lechem. Co słychać w Akademii przez te 2 miesiące ostatnio? Dzień dobry, miałeś się przywitać tylko. Pracowicie? Tak, pracowicie. Szykujemy się do nowego sezonu. Czy młodzi wyjechali na wakacje z Akademii? Tak,
obecnie odpoczywają, są na urlopach razem z rodzicami. Rozpoczynamy treningi w najbliższy poniedziałek. Blok C, w środę blok D. Cześć! Zaczynamy nowy sezon? Pierwsza konferencja w tym sezonie? Tak. Cieszę się? Zgadzam się. Cieszę się w sumie. Szybko zleciało, bardzo szybko. Co to za ekipa to przyszła? No. Praktykanci z AWF-u dokładnie. Jacyś fajni czy nie? Najlepsi. Cześć praktykanci z AWF-u. Pierwszy raz pierwszy? Nie. Jak ci podoba? Piękny klub. A ty co tu robisz? Też jestem student AWF-u i jestem na praktykach. Super. Czyli musisz ćwiczyć teraz, występować przed kamerą też, tak? Tak, dokładnie. Pasowałoby nauczyć tej czynności. A dzisiaj co? Konferencja prasowa? Tak, konferencja prasowa. Pierwszy raz? Tak, pierwszy raz, dlatego jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Co ty studiujesz w ogóle? Zarządzanie sportem. Będziesz zarządzała sportem? Będę. To może byś w Piaście kiedyś zarządzała? Oby. Jak się podoba na razie? Jest fantastycznie. Panie trenerze, duża niepewność panu towarzyszy przed tym meczem, no bo wiadomo, sparingi, wszystkie 5 wygranych, obóz i tak dalej, ale liga to chyba trochę co innego będzie. Czekamy na ten początek, który jest pewnego sensu dopiero weryfikacją. Pracowity bardzo ten okres przed między sezonami, prawda? Troszkę tak. Co najwięcej było do zrobienia? Czego było najwięcej do zrobienia? Przygotowanie strojów. Jak się podobało na konferencji? Było super. Tak? Nie nudziłaś się? Nie. Czemu nie zadaliście pytań? Nie wiedziałam, co zadać za pytanie. Dobrze, to cię zaskoczyło? W sumie chyba nic. Fajnie jest, tak? No. Co teraz będziecie robić? Jeszcze nie wiemy. Aha, niespodziankę. Dobra, do kiedy tu jesteście z nami? Aż skończymy godzinę. No, aż wyrobiłem tak. To jest, ile dłużej godzin macie do wyrobienia? 104. Co czytasz? Przepisy licencyjne. No nie, po co ci co? Nie ma wszystkiego w internecie? Hopie. Ja mam 35 lat. I co się zmieniło? No, ja internetem nie umiem się obsługiwać, okay. Wszystko jak książki czytam. Zjemy, robimy gablotę. Gablotę robicie? Tak. Dobra, to nie przeszkadzam panu. I myślę, że będzie dobry mecz. Wygramy ten mecz, ciężko pracujemy. Co więcej dodać? Chyba nic. Dzień jak co dzień. Dzień jak co dzień. W pracy. Statuetka dla? Piasta Gliwica. Za co? Za awans o 11 miejsc w tabeli na wiosnę. Numer miesiąca. Serio? Dostałeś coś takiego? Tak. Będę mógł zobaczyć? Ale to nie możesz puścić tego przed meczem. Aha, to pewno meczu. Dobra, to w takim razie zobaczycie dopiero w kulisach. A to co to jest? Ej, co to za paczka z Ekstraklasy? To jest ścianka do numeru miesiąca. A kto jest numerem miesiąca? Gwiazdy Gliwice, tak. Okej, czyli to łączę z tym. Tak. Czekaj, wyciągnij, wytniemy tak smyśliwie kibicą. Tak. Że... Nie, nie wyciągnę. Dobra. Ty też jak nie zobaczysz. No wiem. No. A kto ją odbierze? Dobra. Zawodnik Piasta. To jest taki rogar, że trzeba jakoś ty cały mieć, bo jest tak duży. Okej, dobrze. Paulinko, zaprezentujesz mi najnowsze opaski kapitańskie? Tak, proszę bardzo. Dobra. Mamy opaskę domową. Domowa, czekaj. Domowa. Tu mamy wyjazdową do czarnej koszulki. Dobra. A tu mamy białą do białej koszulki. Ile temperatura wynosi? 150. 150? Ile trwa prasowanie? 6-7 sekund. Ani sekundy dłużej nie można? Zakrywam specjalnie, żeby się nie przytopił harp, nie? Okej. Okay. Bo jest gumę, może nam się przytopić. Dobra, Gosiaczku. Proszę ci się udanej pracy. A dziękuję. Co robicie? Odbieramy dokumenty. Jakie dokumenty? Do kogo piszesz? Piszę do rządu Rzeczypospolitej Polskiej. W celu? O to, żeby cię stąd zabrali i żebyś tu już nie wracał i mnie nie filmował. Do zobaczenia na meczu.